witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Wróżbitki Eli. Gdzie wróżbitka, tu wróżbitka. Gdzie Ela? W rzeczy samej. Rzecz sama siedzi przy stole i ma karty. Drodzy Państwo, oto palec prawy, palec lewy, karty puszczone w nieładzie. W ładzie wracają, oto czary, oto magia, serce Ci podpowiada. Znowu piątka wyleciała, nie miałam tego zamiaru. Słucham, czy mamy kogoś na linii, kogoś, kto tylko dźwiękiem posłuży. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Pan? Tak. Imię podaj. Sebuś. Pan Seba. Pan Seba, Sebastian. Sebastian, mama mówi Sebuś. Sebiks. Panie Sebastianie, co się wydarzyło, że zdołał pan znaleźć w telefonie klawiaturę i wycisnąć odpowiednie numerki? No jest informacja, której bardzo potrzebuję, bo potrzebuję pewnej zmiany w życiu, nie mogę się na nią zdobyć i czy mi się uda w tym roku, czy mi się uda w tym roku wyprowadzić od mamy? Przepraszam za chwilę milczenia. Był moment przeżywania przeze mnie kwestii wypowiedzianej przez Ciebie, Sebastianie. Trudna to chwila, gdy zdajesz sobie sprawę, że przegrywasz życie, ślęcząc matce na karku. Masz kark, Seba? Tak. Duży? Myślę, że taki średnia krajowa. Jeżeli jesteś Sebastianem, miej kark i baczaj na kark. Oczy swoje miej skierowane na kart. Karta, którą ci pokażę, objawię. Siedzisz przed telewizorem, czy bardziej w internecie słuchasz tego z opóźnieniem? Przed telewizorem. I jeszcze, bo ja już mam swoje lata. Ile? Czekaj, zerknę. 38? Tak, 42. 42. Dokładnie karta powiedziała. I co dalej mówisz, Sebastianie? No i w moim wieku marzę o jakiejś miłości. Chciałbym się zakochać, a mama jednak zajmuje tę przestrzeń uczuciową, zawłaszcza ją i dlatego mi tak zależy, czy to mi się uda. Matkę zawłaszczającą odseparuj. Wróżbitka Ela. Krótkim ruchem nie używaj do separowania rodziców szerokich ruchów, używaj krótkich, kanciastych. Separuj z miłością, po prostu generalnie wyseparuj. A teraz Sebastianie, uważaj. Pierwsza karta, która się objawi, odpowie ci na pytanie, czy spotkasz ją, czy spotkasz kobietę życia tą, ok? Jesteś gotów na to, czy jesteś gotów na tamto, czy w ogóle nie jesteś na nic gotów. Ja pokażę kartę, ty zareaguj. Nie wiem, zastanawiam się, czy już gorzej cię słyszeć, czy jeszcze... Halo? Nie, jeszcze dobrze. Sebastian, no to karta idzie do ciebie. O. Co widzisz? Króla kier. Króla kier, widzisz? Króla kier nigdy już nie zobaczysz. Król kier ci zagraża, postępuje za tobą. Idziesz, on postępuje. Odkładamy króla kier. Król kier, wróg zakazany. Kieruje ku ci. Kieruje ku ci energię złą, energię zepsutą, skwaśniałe jabłko. Kiedy już odseparujesz matkę? Kiedy żeś odseparował? Ojciec się odseparował, jak miałem 2 lata. Jak miałeś 2 lata. Ty się przyczynił, czy się nie przyczynił ty? Ja czy się przyczynił? Ja nie pamiętam, bo ja mam 2 lata, to jednak pamięć ludzka zawodna w tym wieku. Widzisz, ja uważam, że czyś byś się przyczynił, czy się nie przyczynił, nie ma to znaczenia. Niepotrzebnie pytałam. Teraz to jest taka sytuacja, już widzę, więc dziewczyna, która będzie z tobą, na razie 7 i 5, 7 dodać 5, Seba, policz, ile ci dać czasu na dodanie tych 2 liczb? Za chwilę będę gotowy. 7 plus 5, policz w myślach, policz na palcach, odezwij się, kiedy policzysz, czekamy na Sebę, rusza sekundnik. Chyba mam. Tak? 12.
12, dobra, to liczba wspaniała, to liczba dziewczyna, która żoną twoją będzie za... Naprawdę? Spokojnie, na razie ma 12 lat, poczekać na nią musisz, starcem będziesz, kiedy ona gotowa będzie na ciebie, żeby z tobą żyć. Sebastian, do tego czasu wyprowadź matkę, pochowaj matkę, będziesz czekał na dziewczynę, która będzie miała 22 lata za 10 lat, jeżeli dożyjesz, będziesz żył z nią. Masz zawód? Nie masz zawodu? Tak, tak, jestem nauczycielem. Wróżbitka Ela. Chciałem podziękować, bo to jest wspaniała naprawdę wiadomość. Ja mogę czekać te lata. Ja nawet z tą wiadomością będzie mi dużo łatwiej separować mamę. Dobrze, separuj matkę tymczasem. Proszę się nie zajmować dziewczynami, kobietami w tym wieku, tylko starszymi. Jeżeli się okaże za 10 lat, że ta dziewczyna nie, w trakcie możesz naprawdę zupełnie pomyśleć o takiej w twoim wieku, to nie ma znaczenia. Karty mówią prawdę, ale karty... Słuchaj, karty mówią prawdę, ale czasami jest tak, że... Płynie Mars i na to i tyle. No i posiłek potem okazuje, że jest wszystko odwrotnie. Także nie, nie. Słuchaj, co ci powiem na koniec? Seba? Tak, tak. Co ci powiem na koniec? Powiedz mi coś na koniec. Ja powiem na koniec, że uczyniła mnie pani szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję, jest pani niesamowita. Uczyniłeś mnie bogatszym, ledwo cię słyszę. Do widzenia! Do widzenia.